oddać hołd powstańcom. Szanowni Państwo, Powstanie Styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Stoczono w nim około 1200 bitew i potyczek. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do jesieni 1864. Mimo początkowych zwycięstw zakończyło się klęską powstańców. Kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach. Blisko 1000 straconych. Właściciel miasteczka wyjechał za granicę na leczenie, pozostawiając dobra siemiatyckie w rękach ich dzierżawcy, Dąbrowskiego, który w ówczesnym pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej zaczął gromadzić broń, mundury i żywność. Po wybuchu powstania w Siemiatyczach zbierali się ochotnicy, lokowani we dworze, domach prywatnych. Grupy przyszłych żołnierzy wyposażono częściowo w broń, łączono w oddziały. Jednak powstańcy w większości wyposażeni byli w charakterystyczne dla całego powstania styczniowego kosy. Kompania na lewo! Chodź! Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, podpułkownik Abramowicz, melduje kompanię honorową 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego do uroczystości z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Kompania, chodź już! Kompania, chodź! Za chwilę zostanie podniesiona flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz odegrany zostanie hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystych obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Siemiatyczach. Szanowny Panie Burmistrzu, drodzy mieszkańcy Siemiatycz i Ziemi Podlaskiej, Szanowni Państwo, jestem pełen uznania, że spotykają się dziś Państwo razem, aby złożyć hołd powstańcom styczniowym i zaświadczyć o żywej więzi między historią a współczesnością. Powstanie Styczniowe, patriotyczny, niepodległościowy zryw Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy zajmuje w naszej narodowej pamięci miejsce wyjątkowe. Myślę, że wszyscy mamy ogromną świadomość naszej patriotycznej odpowiedzialności za ojczyznę i należnego hołdu i szacunku tym wszystkim, którzy przez wiele dziesiątek, a nawet setek lat walczyli o Polskę niepodległą, którą dziś 150 lat temu myślę, że ci ludzie pomyśleli, którzy brali udział w powstaniu, że poświęcą wszystko dla ojczyzny. Wspominany tutaj też niedawno naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski powiedział, że wolność nigdy nie jest dana, tylko zadana. Kombatanci, weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Podlasia,
żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do uroczystego apelu, aby oddać hołd znanym i nieznanym powstańcom styczniowym, którzy do końca pozostali wierni Polsce. Pochylmy głowy w skupieniu i zadumie, oddając cześć bohaterskim uczestnikom bitwy o Siemiatycze. Wzywam żołnierzy Powstania Styczniowego, którzy walczyli o wolność ojczyzny pod sztandarami z Białym Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem. Wołam wszystkich powstańców, którzy polegli w walce z rosyjskim zaborcą, a ich prochy rozsiane są na terenie dawnej i obecnej Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu! Wołam powstańców z oddziału Władysława Cichorskiego Zameczka, pułkownika Walentego Lewandowskiego, doktora Władysława Czarkowskiego, Romana Rogińskiego, Walerego Goliana, Aleksandra Szaniawskiego, którzy polegli podczas bitwy o Siemiatycze. Stańcie do apelu! Przywołuję rodaków związanych z tą... Moja baczność, drugi szereg krok w tył, marsz! Napad! Broń! Korwy! Rozwóz! Osady honorowej! Zabezpiecz broń, korby, dusz, zabezpiecz, broń. We'll be right back.
powstania. Cześć bohaterskim Siemiatyczom. Oficjalną dzisiejszych uroczystości z okazji 150. rocznicy powstania.